Dzień dobry. Jedziemy po kurę. W zasadzie zajeżdżamy, jesteśmy już prawie pod domem. O, już czeka na nas. Na co mu więcej trzeba? No, to kura może będziesz mógł zostać kiedyś spinningistą. No, to jest. Dzień dobry. No, Marek powiedział, że koło 9 się u nas pojawi. To przyjedzie, zanim my się rozłożymy jeszcze. No, to nam pomoże się rozkładać. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy Henka maczetero. Groził nam maczetą, uważał, że miejscówka jest jego. Nie, gnaj maczetę. Robert, dwumetrowy. Jo, nie doszło do rękoczynów, ale góra prawie utopił pana Henia w kałuży. Dobra, to może ci się tutaj jest otwarty ten wielbłąd? Zobacz, człowiek niewielbłąd napić się musi. O, ty, idzie hop na rzęsę. Zobacz, wędkarz. Z tripodem, z poważnym tym. Ale takim jak ty masz tym. Na rzęsę? Wędkarz na rzęsę? No, ale widziałeś jaki miał hop sprzęt? Ta czarynka przebiegała przez drogę, czy dzik? Widzieliście to przed tym autem, za mostem? Coś wielkiego przelatywało. Robert to był. Na czterech łapach? Po nagu? Tu miałem praktyki szkolne. Podobno w okolicach Bangowa rośnie najlepsze kapusty. Wielkie i ciężkie, nie? Nie wielkie, małe i ciężkie. Okazji wiosny nie ma. Nie było tu szlabanu w ogóle kiedyś? Nie, tutaj nie musieli włazić. Szukanie tego miejsca to jest trochę problematyczne. Ja tam wjeżdżać nie będę. Tutaj stań, no. Tak, tutaj stanę. No ale czego ty chcesz? 5,5 stopnia. Cześć. Twojej nogi. Dobra, no ja idę. No czemu je gonisz? No bo ja tam żyłki mam. Zaraz brzmi obranie. No i przypłynęły, panie łabędzie. Wracaj, bo zamarzniesz. Kurde, nie myślałam, że on tak szybko posłucha. No rzucaj sobie tutaj, rzucaj. No, a łabędzie wiedzą, że on będzie karmił rybki i teraz go nie opuszczą. Nieważne, że mu im powie sio, tu są same awarie teraz. Kura nie mógł zanęcić, ten nie może zarzucić. Raz miotłem 50 metrów za markera, raz 20 przed markera. No widzę, one wiedzą, że będziesz zanęcał. Te zielone wiaderko za bardzo się rzuca w oczy. Zacznijcie dialog. Dzień dobry Państwu. Witamy na Świerklańcu. Dobry. Tak zwana Kozłowa Góra, czy jak tam? Jak było? Kozłowa Góra. 014. To będzie tak robić cały czas. Nie będzie tak robić, to się da naprawić. Dajesz zabezpieczenie, tak? Wsparcie. No, już tak. Tak. Wejście drugie. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Przyjechaliście tutaj w celu złowienia ryb. Tak. Cały czas intensywnie łowię. Ja jestem bardzo teraz... Plecami do jeziora. Ja też. Ja jestem myślą, jestem tam
na końcu tego przyponu. Wędkarstwo to nie jest jakaś dyscyplina sportowa, która wymaga wielkiego nakładu sił, albo... Nie? Dokładnie. Więc trzeba na spokojnie, na powoli, bo to inaczej spłoszymy. Wyczynowy. Ciekawe, czy ci ludzie to naprawdę łapią tyle tych ryb? Po co są te klopsztanki, nie? Jedna, druga... Po prostu noszą dywany i czepią. Tak, ja haczyki mam sobie. Zjemnie spożyteczny. Jedziesz na ryby, ale bierzesz dywan. O czym możemy porozmawiać? No. Nie macie o czym ze sobą rozmawiać? To jest smutne. To już jak stare małżeństwo, nie? Się tylko na mruknięcie porozmawiamy teraz. Fajnie. Co to? Góra tego. Góra znowu prawa. Ale to to wiatr. Brania to są ciągle. Tak. Dobry. Pijemy jako ryba. Nie. No, na razie pijemy wodę tylko. Z jeziora. My się tym autem przyjali. Ja. Autem, no w końcu trzeba kurde przelej. Tam mam taki kanał zrobiony na bunkrze, nie? No. A to mnie tam już... Tamka idzie autem podjechać. Może się pan zesrać, robić. Przyjedzie, z nim ma pracę. Tylko jak w tym kanale był taki znajomy. Na rowerze jeździ. No i co, połowił coś? Nic. Tu, ale to teraz nie, tak dopiero od pierwszego, jakby z nadrapieżnika, nie? Ale to nadrapieżnika z łódki chyba tylko, nie? Całe życie z lewej tu. Jak się dojedzie tą drogą po lewej stronie, ja tam kiedyś szopa miał, tu też było szopów wpierone, ale tam się znalazł taki fachowiec koło mnie, on z pustaków wymurował tam lauba. Abyś widział, jakie larmo było, dwie kartki, terminy, tu kartek było, zostało do 28 kwietnia, to ma być usunięte. W przeciwnym razie Polski Związek to zlikwiduje, ale zamknie całą stronę od Wymysłowa do Osów. Że tylko łódki będą dostępne w tym bunkrze, co tam jest ścieżka edukacyjna, nie? Do zwiedzania, no, filozofii tych zielonych. Wybielić tam w środku, nie? Tam było gacyków bierone. Wybielili, dwa gacyki fruwają. No. A tak? Teraz to ładowania tych kuprów jest. Po co są to? Do suszenia ryb? Te bigle te takie, no. Przyjdzie galoty powiesi. Każdy się do siebie robi. Nie? A, to jest taki wieszak. Na wodery! Czyli wyjaśniło się go, to nie na ryby, możliwe, żeby na wodery. Tyle ryb chytali. Od jutra łódki, nie? I 12 mieli te rybko rozkładać, jak każdego roku. No. To dalej, nie? No tu na bunkrę, tą drogą, co się pod woda podjeżdża. Tam już od tygodnia te tam swoje. Te moje, w fali nie było lorneczka, to je tam widać, jak oni lecą w kierunku rybaczówki. I odbijają duży wał tam jakieś 100 metrów. To patrz jako polityka. Z wału w kierunku tych bojów może ściepić. Ale tu już nie. No. To się leszcze trą, nie? Chyba teraz. A tam... Jakby była taka pogoda, to te leszcze do kanałów tam wpływają. A to takie. A jak łapiec, to takie pitki ci biorą. A kaj te srogie śpią, ja miał tam namiocik, no tak, czyli blisko wody. Rano się rozjaśniło, no i da posprawdzać, co je. Otwieram ten namiot i ono koniec widział ogon, nie? A ja myślę, że to kot, nie? A to wydra. Obrócił i patrzy na mnie. Się uwalał na brzuch. Łobnął się. Za chwilę ja patrzę dalej. Leży i wpierdolę kłodka. Dajemy mu ten. Leszę w ciepły wodosiad. To patrz, jako to gadzina, ten środek od tego, bo wlazł do środka i
wybierał się rybą. Tam trochę łoguna, Cezar, tu grzbiet, nadgryzł, jest kosz do gadzina, bobry, wydry. Bo mnie był taki kanał wolny, i taki młodzik się, panie, mogę ja tam wleźć pobłyskować, nie? No idź. On do pół kanału doszedł, jak wyrwał z tej wody, go do potwór, panie, potwór. Ja mówię, co ty, z jaki potwór tu może być, nie? I tam się leżał w tych silfach, gniazdo zrobił, ten schubaniec, jenot. Tu, ja z tym leśnikiem godą, 5 jenotów tu jest. One w jednym roku przywędrowali z Białorusi. Jak ludzie zaczną siadać tu, to się zaś z lisy pokona. Zawsze po wędkorzach, zawsze coś zostanie. Pewnie. Ja, lisy to są takie. Mi w zeszłym roku zawinęły buty, nie? Lisy. Mnie dupa Adidas nowy. No. Ja wlos do namiotu spać, a ja zawsze przed namiotem kłada i latarka do tym. Jeden Adidas jest, drugiego nie ma, nie? Kurde, to widzę, że nie jestem sam, nie? Nie jestem sam. Łapcie to rana, ja jadę dalej obejrzę. Ale to już obierę. Ja mam dla was nowinę, a ja mam bardzo, bardzo, bardzo dobrą pamięć. Jaką? To jest właśnie ten kolega. To jest właśnie ten kolega od maczetera, który się schował. To jest ten z tego Moplika, no. To jest ten... Coś mi się wydaje, że ja go skądś kojarzyłem. Tak, no to jest on. On się przed nami schował, a tamten nam fikał, a ten się przed nami schował. To jest ten, który miał dać maczetę. Tak. No, odjazd. Patrzcie, ile tu ludzi. Ty, ale tego jeszcze nie było. Wstaliśmy rano, popakowaliśmy się, polataliśmy dronem. Pół dnia jest przed nami. Efekty są jak czasami z dzierży, nawracamy po... Trzech dnia. No dobrze. Kurde, dlaczego tak jest, że jak przyjeżdżamy, to jest zawsze smutno? No to żegnam się. Bajo, bongo. Thank you.